Hejho, witajcie w Cyfry 6, Ludwik II, Niemcy, no i szykujemy się powoli na wojnę z Indonezją. Stołeczne jej miasto Majapahit mamy w zasięgu. Także jak to podbije, to w zasadzie będę już zadowolony, bo ten skrawek lądu, który chciałem, żeby był mój, będzie mój. Indonezja w ogóle może tego nie przetrwać, bo tutaj już widzimy ma problemy z lojalnością. No, może to przetrwa. Zobaczymy. Narobił jej problemów pomarańczowy Yongle, który jest potężny, który został naszym sojusznikiem. Widzimy zresztą tutaj, że jest potężny i będzie problemem najprawdopodobniej. Naukę ma największą na świecie, kulturkę no prawie. Drugi ma sporo złota i dużo wiary, bardzo dużo wiary. A my tutaj, szanowni państwo, patrzymy, musimy tego pilnować. Jeszcze kogoś nie poznałem, ojejku. Mamy tutaj pierwszych turystów zagranicznych, także już jesteśmy na pudle i zmierzamy do zwycięstwa. To nie będzie proste i widzimy też, że znów Sejong jest pod tym względem najlepszy, także on będzie problemem. Będziemy kombinować w swoim czasie, a zobaczmy zresztą, jak to tutaj wygląda. 86 technologii, znaczy punktów, no. 78. No 86, no prowadzi wyraźnie skubany. 78, ale nie, no wyrównane jest dość stawka. No 72, 80 monte. No, jest okej, okay, jest okej. Okay. Aczkolwiek pod względem nauki, no to w tej grze jest źle generalnie, bo nie skupiałem się na niej jakoś szczególnie. Miast też mam mało jak na ten etap, chociaż... No nie wiem, zobaczymy. Inaczej gramy niż zazwyczaj, dlatego że gramy na tę turystykę od początku. Kultury mam więcej niż zazwyczaj na tym etapie gry, a mniej nauki. Jest przyczyną powstawania narodów. A kultura też mi. 50 do produkcji jednostek walczących w zwarciu. No właśnie, to są fajne rzeczy. No i to by mi się chyba przydało. No i mamy szpiega dodatkowego i możliwość tworzenia korpusów. Co ja teraz chciałbym zmienić? To mam zostawić. Premia... Nie, dobra, nie zmieniamy niczego, słuchajcie. Choć przydałyby się parę doktryn by się przydało. Głównie to. Ale tutaj goblin, którego pozdrawiam, zauważył, że jak odpaliłem Leonardo da Vinci, to wraz z mauzoleum w Halikarnasie mam... Ojejku, tutaj... Nie 3 z warsztatów, tylko 6. I to z każdego. Także miałem dodatkową eurekę. I mam nie 3, tylko 6 kultury. I to jest mega. Mauzoleum w Halikarnasie w połączeniu z niektórymi inżynierami robi naprawdę robotę. Tutaj w ogóle też będę miał tych działań. Już mam chyba więcej. Na pewno tam dołożyła gierka po mauzoleum. Także też piękna sprawa. A nawet fantastyczna, można powiedzieć. Wungier chcą już kupować ode mnie. Ale ja im wungla sprzedawał nie będę? Czy może będę? Mam 102 złota, to może już niekoniecznie będę... Nie, saletry to potrzebuję. Dobra, zobaczmy tylko ile. No nie powinno mi tego... Chociaż nie no, węgiel, kopalnie... Jezu, kopalnie, elektrownie węglowe strasznie dużo tego węgla zużywają. Kupiłem już tę bombardę, bo miałem akurat 20 saletry, także mogłem to zrobić bez przerywania budowy tej. Także spokojnie, dojdziemy tutaj, zrobimy sobie właśnie korpusy z tych bombard, żeby ich głupie nie stracić i atakujemy. Taki jest plan. Gubernator. Czy ja chcę w tego zainwestować? Jedno miejsce na dziką kartę doktryny. No to jest fajne. Dwa do maksymalnej liczby szpiegów. No mógłbym już robić. Twoje miasta zyskują lojalność. To mi niepotrzebne w sensie lojalność, chociaż może się przydać. Udogodnienie zawsze fajne. Ale gdy na moim obszarze przebywa szpieg. Szpieg, gdy przebywa się faflunie. No to niekoniecznie. O, to bym wziął. Naprawdę, to bym wziął. Reina by się też przydała do granady. No i fajnie by też było mieć szpiega. Oliang by fajnie było mieć. W tym nowym mieście. Ale ja mam tutaj tak mało żywności w tych moich miastach. Te moje miasta są tak małe, że zainwestuję w to.
Świetna logistyka, pyk. No i właśnie tutaj w tych będę miał dwa szlaki minimum. Jak już tu będę miał dwa, czyli jeszcze we Frankfurcie mi brakuje, a za chwilę będzie targowisko, to w Granadzie będę mógł tych kupców dołożyć. I tak sobie kombinuję, szanowni państwo. Dobra, nie zmieniam tutaj na razie, tak jak mówiłem. Coś jeszcze chciałem powiedzieć, mam wrażenie. No ale to najwyżej innym razem. Aha, o tych emisariuszach też chciałem powiedzieć, bo ja tam mam tam ich wielu. O, tu jest Chrystus Odkupiciel. Jakbyśmy chcieli tędy iść, to tu i tu. To nie jest zła kolejność. Nawet bym powiedział, że ta kolejność mi się podoba, bo sobie mobilizację chyba odpuszczę na razie. Damy radę. Takie mam wrażenie. Idźmy tamtędy. Mógłbym tutaj, to Bandar Brunei, troszeczkę zainwestować. O ciupinkę, tylko żeby te punkty mieć. Ja bym najchętniej zainwestował w jakieś dobre miasto państwo przede wszystkim, które ma fajną cechę. To mi się nie przyda. Jakoś szczególnie. Naukę bym bardzo poszedł, bo jest problem z tą nauką, także jakieś naukowe by mi się przydało, ale tu mogę dołożyć, dotąd ewentualnie. Czyli trzech dam. Stać mnie. Wydaje się, że to miasto jest jako tako... Nie, tu coś jest. Ach, no to też nie chciałbym, żeby ktoś się podbił. Bo to wtedy stracimy to wszystko. No jest, urodził się mały. Przeniesienie do innego miasta. Tu musi być park narodowy. Tu możemy spróbować zrobić. Jeden, dwa... Nie no, tędy będzie szybciej. Trochę nie ma gdzie go wtyknąć, no bo tu już nie ma sensu. Tu jeszcze też będzie można. No tu już... Tu też od biedy będzie można. Relikwia będzie. Na tym mi chyba najbardziej zależy. I tu się będziemy bili. Okej, ostatnim akcyjką zrób kopalnię, mój ty drogi przyjacielu. Tutaj wszystko się robi, jak się robić miało, jak robić się powinno. Także spokojnie sobie dalej grzejemy, obserwujemy, szukamy tego jednego typa jeszcze. Gierka miała mi to wziąć za dwie turki. No dobra, to poczekaj cierpliwie. Będzie miło. No dobra, nie trój zada. A jak to w ogóle wygląda, jeśli chodzi o to? Nie, bo przerwie mi bombardę najprawdopodobniej. Odrzuć. Nie, to już wzięło to. Nie przerwałoby, okej. Okay. Co ja gadam? Co ja w ogóle gadałem z tą saletą? To już gierka wzięła przecież wcześniej. O, jakiś meteoryt gdzieś spadł. Oj, te mury teraz musimy robić, bo tam ciągle nam wisi. Dwie tury? Kurczę, tak będę to przestawiał. No ale dwie tury to okej. Okay. Tu po warsztacie zrobimy. Bo za to będzie, szanowni państwo, turystyka. Tutaj tak zrobimy. Tu po fabryce zrobimy. No a tu nie wiem, czy zdążymy. Po tej Hanzie może. No i tutaj też problematycznie. Trochę nie ma gdzie tej Hanzy zbudować. Znowu by się budowniczy przydał, bo już krowy mam. Całkiem ładnie się to miasto rozwija. Jako tako. Dobra, gdzie rypło? Tutaj. To by była kawaleria, tylko musiałbym wysłać chyba swoją kawalerię. Taki kawał drogi. Troszkę mi się... Czekajcie. Jak to działało? On to odkryje, z tego co pamiętam, bo już tak kiedyś robiłem. O ile się nie mylę. Jeszcze kawał lądu tutaj mamy. Dobra, grzej moja droga. Chciałbym to szybko jako tako ogarnąć. Misjonarz. No i nasza religia już wszędzie ładnie jest. No dobra, w ten trewir możemy zainwestować. No tak, żeby te wszystkie miasta były już moje. Religijnie moje, w takim sensie. Nie kupuję, ale inkwizytor zrobił robotę. Zobaczcie, wszędzie mi rośnie ten katolicyzm. Zbieramy teraz na co? Jeśli chodzi o wiarę. Na jednostki może, bo będziemy produkować rzeczy, które dają kulturę, turystykę, a wojsko będziemy sobie kupować.
fajnie by było iść po te laboratoria, bo jest, tak jak już mówiłem, ogromny problem z nauką. Tylko czy to jest dobra droga, czy to jest dobra kolejność? Taka właśnie. No, ropa też by się oczywiście przydała, ale jak podbije te Indonezję, czy raczej jedno stołeczne miasto Indonezji, które jest fajne, no to chyba nie będę już tak wojował. Ewentualnie tutaj może trochę z Turkiem, z którym zresztą ciągle się bije, bo on pokoju nie chce zawrzeć, świr jeden. I to mi może trochę uprzykrzać życie, ale zobaczymy, no. Co poradzić? Wasza ambasada, chodź. Masz, ciesz się. Więc tkając o, proszę bardzo. Mistycznej wstęgi, od nieba przez tworzy po ziemi kraniec. Produkt. Przyjdźcie, nic szczególnego. Radości. Pola powinny być lepsze z tymi cudami. Dobra, ty na razie wyjdź, mój ty. A no, nawet ciebie mogę tu ustawić. Też by to było, kurczę, dobrze przezbroić. To by było dobrze przezbroić. Po taniości. To jest głupie, że przezbrojenie trzeba go przebudzić. Ojejku, czy ja to chcę przezbrajać? Nie no, wypadałoby. Ale może za 6 tur? Za 6 tur ta wojna? Chyba tak. Chyba tak. Dobra, dawaj te kopalnie. O, dobrze, jakby to się utrzymało, byłoby miło. Tutaj nie ma co ukraść, cholerka. Ja bym chciał wielkie dzieła tymi szpiegami kraść. Na tym mi najbardziej zależy. A tutaj, co ja tutaj zrobię? No, przyspieszenie technologii będę mógł próbować. No dobra, weźmy. Najpierw zdobycie danych. Zdobądźmy jakiś awans, bo to też jest oczywiście ważne. Zaraz. Tutaj jest jeszcze kawałek lądu. Ojej, tu jest drugie miasto. Nie, to jest nowy ląd chyba, bo tutaj wygląda, jakby była przerwa. To nie wiem, czy ja to potem będę atakował. Zobaczymy. No to ciekawie nam się robi. Strasznie dziwny ten kontynent. W ogóle tak wygląda, jakby on tu zawijał. I tutaj jeszcze się łączył. O lol. No kurczę, akurat musiał przyleść. Dobra, podejdziemy tu bliżej. I zobaczymy. Idź stąd. Albo zabijcie go. No, Auckland ma już fajne jednostki. To mi się oczywiście podoba. Tutaj teraz ładnie, szanowni państwo, łączymy. I tego drugiego tak ustawiamy i za chwilę będziemy atakować. 230, nie no, taniej trzeba to zrobić. Za 5 tur wytrzymamy. No, ciekawie tu. Kolorowo. Dobra, wracamy się, bo tam będziemy wojować. A dajmy jeszcze jednego, żeby miło było. Mury się zrobią, będziemy mogli to zdjąć. No weź, że błagam, gierka, kurczę, zgarnąłem to pole już. Mógłbym obrobić. Tu nie ma jak. No i dobra, dawaj mały, pyk. Aaa, mieć, luksus jakby był, byłoby oczywiście lepiej. Bo tu nie mogę, tutaj też park będzie. Ale dobra i to, lepsza kopalnia z miedzią niż zwykła kopalnia. Co by nie mówić. Astronomia daje o wiele więcej. Inspiracja. O to chodziło. No i jedna turka i możemy zmieniać. Mury się zrobią. No nie wszędzie. Ale chyba już sobie darujemy. Przyspieszono ideę. Okej, tutaj co mamy? Obrady kongresu. Brak energii w mieście. Dobra, spokojnie. Będzie. No weź, że błagam. Ja pierdziule. Nie ubiją go tam. Pewnie nie ubiją. Dobra, jesteśmy prawie gotowi. No to w przyszłej turze chyba już atakujemy. Nie, w przyszłej jeszcze nie. W kolejnej. No, tytoń. Tytoń nieźle. Pierdziule, no. No nie będę teraz... Chociaż dobra, ciągnę tego. Ale też go chciałem ulepszyć. Żeby nie zginął. A jeszcze tu zajrzymy. Jako tako. Aztekowie potępili. Rozpocznij głosowanie. Harald ucierpiał. Nie dziękuję.
nie ma dyplomatycznego, to nie powinien mu nic wysyłać. Miejmy nadzieję, że tak właśnie będzie, choć przyjęto. Siłowe szerzenie rządów rozsądku. O, łodzie rybackie jednak... produkcji, bardzo fajnie. Dobra, to możemy zdjąć w takim układzie już. Z ciężkim serduchem. Ale chyba jednak zdejmę. Produkcja szpiegów, no to też by się przydało. Dobra, trzymajmy to na razie. 9 złota, no niby nieduże, ale niech będzie. Tu jest ładne. 12 kultury, szanowni państwo. Dobre, dobre, dobre. Nawet bardzo dobre, bym powiedział. Dobra, zniżka na złoto. Tu jest, na ulepszenie. Weźmy na razie... Może zamiast pisarza. Nie, zamiast tego. Ewentualnie będziemy jeszcze tam przestawiać, zmieniać, kombinować. Spoko. Haha, widzicie? Wykrywacz małego zadziałał. Tu mamy jakiś zasób. Najprawdopodobniej aluminium albo uran. I problem polega na tym... Cholera jasna. Że mi to przepadnie. Jeśli będę chciał tutaj park narodowy zbudować. O Boziu. Tu bym mógł jeszcze się nim pobawić. No tu na pewno. Pójdę. No i dobra, teraz będzie trochę taniej. 85, ale saletry 20. A, dobra, zróbmy tak. Ty grzej z powrotem. Ty się wracaj, bo za chwilę się będziemy bić. Ty niczego nie wymagasz, bardzo dobrze. Ty potrzebujesz tej saletry, tylko się... A nie, już go ulepszyłem przecież, ja pierdziule, no. Tu już arkebuzer. To na razie takie musi zostać. No do karabinów maszynowych jeszcze troszeczkę. No, także spoko. No i drugiego takiego bym miał, kirasiera i korpus bym zrobił. Z tych, oczywiście mówię o tych. Tutaj. To jest w ogóle śmieszne, że w meteorycie, kraterze meteorytowym znajdujemy kirasiera. No co za mechanika, no. To jest gra oczywiście, także niech będzie, no. To jest trochę śmieszne. Tylko luksusy chciałem zobaczyć. A, damy temu trochę tego złota. Bo jest słabszy. No i wszystko ładnie się robi. No robi się, dobra. Jezu, tylko za 11 tur ja nie chcę tego zmieniać. A może chcę? Trochę długo. Tu jest 5, dobra, od tego zacznijmy. To jest lepszy pomysł. No i dobra, weźmy go, fortyfikujmy. Nie, możemy już wypowiedzieć tę wojnę. Tak, tak, myślę, że tak. Casus belli, formalna. Potępiony co najmniej 5 tur temu. No to na pewno minęło. Dobra, weźmy, wypowiedz wojnę. A tu? A na armii coś tam ma, ale to jest mało. Jakby Stasiaka mieli, jak ci. Patrzcie, kurde, wiking jak ma mało armii. Słabiutko, ale to jest biedna mapa i oni też to czują. Oj, ten mnie tutaj będzie trochę orał chyba. Szczególnie jak mi wlezie. Co to jest? Fanatyk. O, patrzcie, tak się tego właśnie bałem. No, to trochę niebezpieczne. Fanatyka, ubijmy to. Kurde, to ile ja w to będę walił, ale tego się spodziewałem, że będę walił długo. Choć chyba nie aż tak. Zobaczymy, jak oni będą oddawać. Jest! Kulturowe. Gdzie ty jesteś? O, jakby daleko. Ale znów ktoś tu sąsiaduje, chyba Harald tak wygląda. O, jest ten nawet. Suzerenem tego. Co wy robicie? A, budowniczawie. Dobra. Ale ze 3 można dołożyć. Ciach. I odkryliśmy ananaska. Może też się go zrobi.
Nie wykluczam tego. Choćby ze względu tylko i wyłącznie na relikwie. Jezu, pancernik parowy. To poganiamy się z nim trochę. Ty możesz wpływać na głębokie wody? Popie? No i trebusz jeszcze. Możemy go zaatakować. Czy to mnie nie strzeliło? Czy to jest, kurczę, możliwe? Arkebuzer. A niech on tu posiedzi trochę. Zobaczymy. Co się stanie? Na głębokie wody. Ojej. Arun! Kurde, pięknie. Zaraz, ja chcę wodą tu popłynąć, a nie tędy. Bo to może skończyć się źle. Zrobi się ten skarbiec, wiesz, wreszcie. I będzie kupiec kolejny. To jest dobra wiadomość. Damy do... Nie, już mogę kupić. Nie, jak? Nie mogę. Ale tutaj trzeba będzie zbudować też ten złoty skarbiec. No właśnie. Może nawet tak. A może ja zrobię ten arsenał, tylko on mi tak niepotrzebny. Ja go tutaj robię ze względu na tę kulturę, na tę cechę niemiecką. Aż tak mi na nim nie zależy. No nie wiem, jeszcze zobaczymy. To ile ty będziesz szedł? Boże, strasznie długo. Strasznie, straszecznie. Okej. Okay. O, Monachium 11. Słuchajcie, to już jest źle. No 11. O kurczę, no teraz zrobiło się bardzo niebezpiecznie. No właśnie. I teraz cholera strzelili. I zabili. Oj, bardzo niedobrze. No, teraz jest problem. Jest to wansik, ale to jeszcze mnie z dwóch tych strzelą. Dlatego to trzeba było zastawić jednak. Ajajajajaj. Była ta gorsza bombarda, ale i tak boli. Come on, bez przesadyzmu. No nie no, tego to trzeba dobić. Absolutnie. No dobra, jak mam takiego, to gdzieś go wyślę. A tutaj to pozalewa. Tam na górze mogę, na północ. Swoje wody muszę wpłynąć, żeby się leczyć. No dobra, tak zróbmy. Tobą, panie kolego. No pewnie któreś z tych pól ugarniemy, to idź tutaj. Ale słabiutko to wyszło. No i nie podobało mi się. Zobaczymy drugi atak. No teraz w działa wali. Uj, też bolało. Ty masz prze... Jezus Maria. Nie zabili mi. No kurde. O, król Artur. Ja bym go chciał, bo go nigdy nie miałem, jak już mówiłem. Tu nie ma ananasek właściciela. O, szkoda. Szkoda. Chodźcie, dopiero tutaj się będę mógł wyleczyć. Kawał drogi. No nie wiem, czy ja to miasto utrzymam lojalnościowo. No ale płyńmy jakoś tak na spokojnie. Jakiś awans? O, patrzcie, awans mamy, świetny. Niepotrzebnie tym tu wyszedłem, bo gdybym tam nie wlazł, to podejrzewam, żebym dał radę. Zblokowałbym ten obszar i by mnie tutaj nie zabili. No tak to wyszło, to źle. Garnizon. O, atak, jeśli się nie poruszyła, to dobre, to bardzo dobre.
Tylko, że ja jednostki muszę kupować. Co my tu w ogóle mamy, słuchajcie? Koszary, czyli tutaj piechota. Zakup. Bombarda 560. Nie no, jak mówiłem, że piechota i jednostki dystansowe. Koszary. Tak. Czyli tutaj można by było te działa polowe, ale nie mam tyle. Czyli dwie bombardy będę musiał kupić, zrobić coś takiego, albo korpus od razu. Tylko, że ja nie mam gdzie korpusy robić, bo ja nie mam wojskowych praktycznie. No tylko tutaj, ale tutaj też mi to gra na to nie pozwoli, bo mam tylko koszary. Czyli dramat. O kurde, ale żem się uwalił. Na pewno będę te bombardy musiał kupić, niestety. I te działa zrobić. Elektrownia węglowa, no to nie tu raczej w tym momencie. Bombarda 6, no szpiegów też muszę robić, kraść te wielkie dzieła. 7, zanim on jeszcze dojdzie, to ruski rok minie. Nie, dobra, róbmy tutaj szpiegów. Tutaj będziemy robić te armię. Najpierw działa polowe, potem bombardę może. Jedną kupimy. I kirasiera też trzeba będzie zrobić albo kupić. Tu aż 8. No i mały by się tutaj przydał, bo on wariat. Przywołać za tysiaka mula. No, troszkę drogie się to wydaje. Arkebuzera można by też było zabrać na pole walki, a nie tam takie zabawy. Tu by się też oczywiście Wiktor przydał. Twierdzenia, których nie można sprawdzić. Ale już nie chcę motać. No trochę mi ten bruździ. Ty. Co to? Kiedy to się wzięło? Orzesz mordę. Nie zwróciłem na to uwagi. To już od dawna. To oni sojusznikiem byli z tą. O Jezu. Zapewne to o to chodzi. Zapewne tak, szanowni państwo. Dobra, to może z tym spróbujmy. Patrzcie, jak miał mało tej. Jezu, nawet teraz tam jeszcze to gierka chyba liczy. Ta. O Boże, jak to tragicznie działa. No nie, no za psychol, bo to ode mnie chciał, tak? Moja, no gdzie? Nie mam do niego siły. Autentycznie. O, bierzemy. Kurczę, ile ja w to będę pyrgał. Postawimy sobie tę bombardę. Ty się teraz ładnie wylecz. Dostaliśmy kirasiera. Bardzo dobra wiadomość. Trzeba go tu wysłać na front. Mały. A, owce. Nawet trzeba to kupić. Będzie 2-2. No to bieda w gruncie rzeczy. Szkoda, że luksusu nie wziąłeś, przyjacielu drogi. Ale to możesz iść na front dzięki temu. Gdzieś po drodze możesz coś mi takiego machnąć. Tu jeszcze może mi machnąć. A nikt tego nie sięgnie. No to tu możesz. Tylko tutaj chyba nie zdążysz. Coś tak mi się wydaje. Nie, zdąży. Miała być tu jakaś dzielnica niby. Ale zrobimy. I na front chłopa wyślemy. No nawet wojuje ta Indonezja. To znaczy wojuje. Miasto ma silne. I strasznie mocno bije. Czas pracy przy historii naturalnej. Patrzcie, mamy diabelski młyn, to się przyda. Akwarium, to się przyda. Zoo, to się przyda. Nauka. I ślady przeszłości mamy. I park wodny możemy zacząć robić. Zniżka na ulepszenia jednostek. Bierzemy. O, to nam potrzebne. Zatwierdź, pyk. To się przyda, szanowni państwo. O, ile mamy tego. I znowu, gdzie ten środek ekranu głupi? Tu jest.
No są ślady przeszłości, no. Tutaj to widać. Tutaj też widać. Tutaj też wyraźnie widać. Tutaj też wyraźnie widać. I tutaj też wyraźnie widać. No trzeba będzie to wziąć. Wszystko wydobyć. Oj, energii brakuje. No tu zrobimy te elektrownie. Spokojnie jak na wojnie. Jak tutaj się pojawi jakiś trebusz albo działa, no to mogą mnie tu zbić. W sensie zabić. Dobra, weźmiemy, pójdziemy tędy, bo gierka jak pójdzie wodą, to się to może skończyć jakąś tragedią. Wcale bym się nie zdziwił. O, mogę kupić... Nie, ja bym wolał Akwis Granowi kupić. A nie, za 3 tury. To wytrzymaj 3. Będę klikał, żeby nie zapomnieć. Mogę iść się z nimi tu pobawić. Ajajajajaj, 63. No spróbujmy. Jakiś awans może uda się zgarnąć. To by oczywiście dobre było. Spalona ziemia. Emisariusze, koszt. Nie, to już idźmy tak jak mówiłem. Czyli tędy. Tak, tak. Jakiś wielki człowiek. Puszkin, pisarze. Cudownie. No trzeba będzie też w Monachium zrobić jakiegoś bohatera, żeby tam był ten pomnik na relikwie. Też by miło było. Dobra, weź się, wypal. Opie. Tu nie, nie da rady. No to do Akwis Granu, pyk. Sny, drogie... Dobrze. Zanzibar jest jeszcze, z którym wojnę prowadzimy. To niekoniecznie będziemy w niego emisariuszy inwestować. 33 minutki. Cholera, zaraz będę musiał to zabrać albo coś. Podstawię Kirasiera, żeby on obrywał. Złagodzenie, to mnie cieszy. I to niezmiernie. Znowu wielki człowiek, na to liczyliśmy. Kupiec, otrzymujesz 500 złota. Daje tytuł gubernatora. Dobra, bierzemy. Ja mam jednego kupca na korpo, bo herbatę będę mógł korpo zrobić. A tego sobie chyba wypalę w takim układzie. To jest... Dobra, ja tego już tu ustawię. Jeszcze nie mogę, ale spokojnie. Tak, bo on jest ten słabszy. A tego możemy tutaj wypalić. Pyk. 500 złota, fantastycznie. Gubernator. O, dobra, weźmy sobie Reina albo to. Nie, Reynę sobie weźmy, do granady dajmy, żeby szybciej te ziemię tutaj... No i tutaj małym już nic nie zrobię przecież. Bo się to pojawiło, żeż mordę jeża, nie do wyża. To mały, słuchaj, kurde, no ty musisz grzać w takim razie tędy jakoś. Tutaj jakoś, tu sobie zrobimy. Które pole zaleje? Pewnie obydwa, 2 metry. 2 metry, nie no, to też nie chcę chyba tego robić. No to jest masakra. Tu nie mam gdzie. Tutaj to przecież sensu nie ma. Od biedy by, dobra, trochę by było. Niczym zarządca. Ale za mało sensu. Więc mały mi ostatniej akcyjki nie zrobi chyba. Co jest przykre w gruncie rzeczy. Dobra, bombarda. Tylko ciebie pewnie będą chcieli atakować, nie? Dobra, tutaj czekasz na korpo, mój ty przyjacielu. Ty się fortyfikujesz cierpliwie. Ty pyrgasz elegancko, ty pyrgasz elegancko. No i miejmy nadzieję, że ten chłop tu wytrzyma. Miło by było. Ile kosztuje? 1320, Arkebuzer 960. Kurcze pieczone. Są drogie rzeczy. Muszę kupców kupić, budowniczych potem. Fabryka, tu kaplicę trzeba zrobić. I potem te.
O Jezu, miliony rzeczy. Miliony monet potrzebujemy, wszystkiego potrzebujemy. Biblioteka, warsztat. I potem zobaczymy. Tylko co z małym? Szkoda małego. No i po co ja go tam wysłałem? Nie no, zrobię już. Jak go wysłałem, to już zrobię. Tytuł gubernatora, kolejny. Dobra, rozwijmy sówki. Weźmy... Aha, jeszcze nie mogę. To przemysłowa. To nam niepotrzebne. Też niepotrzebne w gruncie rzeczy, ale może weźmiemy. Yang się przyda do tego miasta stołecznego Indonezji. No ale to jeszcze brakuje mi do niego. Trzeba to zdobyć najpierw. No i co mi to ta gra jakieś bzdury pokazywała? Dobra, jest okej. Wisiało tam po prostu. Zdążymy to wszystko zrobić. Oby ten nie zginął. Bo nawet go nie mam za bardzo gdzie zabrać. No na wodę mógłbym. Powolutku to zdobędziemy, ale 88 to jest potęga, jak widać. I to nie będzie takie hop-siup. Ale powoli się dozbroimy i powinno być okej. Tyle dzisiaj. Trzymajcie się, pozdrawiam. I na razie, ho.